Bardzo proszę, miło mi powitać Państwa. Rozumiem, że wszystkie pytania dotyczące zakładu, to w związku z tym zaprosiłam również pozostałych członków zarządu. Nie wiem, czy przedstawiać, czy będziecie, czy Państwo znacie moje Panie współpracujące. Dyrektor Szymańczyk, zastępca do spraw medycznych, dyrektor Turowska, zastępca do spraw technicznych, dyrektor Kadecka, zastępca do spraw pielęgniarstwa. Więc gdyby tematy wymagały jakichś szczegółowych pytań z określonych dziedzin, służymy w tym momencie również taką informacją. No i czekam na Państwa pytania. Panie dyrektor, Rada Społeczna Szpitala negatywnie zaopiniowała plan finansowy na bieżący rok i rozsprawozdanie z finansów z roku ubiegłego. Argumentując, że nie ma tendencji spadkowej, jeśli chodzi o zadłużenie szpitala. Co Pani zrobiła w ciągu tego ostatniego roku, żeby zmniejszyć zadłużenie szpitala i dlaczego nie udało się tego zrobić? Rok 2014 to był rok, w którym podejmowaliśmy różne działania związane z realizacją planu naprawczego, który był przedstawiany w 2013 roku zarządowi województwa mazowieckiego. To był plan na lata 2013-2014. Oprócz zmian reorganizacyjnych takich, o których za chwilę powiem, zakładał również zwiększenie przychodów, bo to był jeden z głównych elementów dotyczących poprawy wyniku finansowego w 2014 roku. Udało się, ale pani redaktor, nie tak jak planowaliśmy, ponieważ planowaliśmy, że w 2014 roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosi nowy konkurs ofert i zwiększymy przychody, otwierając nowe działalności w szpitalu. I tymi nowymi działalnościami, które chcieliśmy w 2014 roku uruchomić, to był oddział kardiologii dziecięcej. Mamy już zarejestrowany oddział, wydzielone łóżka, przygotowany personel i sprzęt. Drugim elementem bardzo istotnym też, który planowaliśmy uruchomić w 2014 roku, to było rozwinięcie kardiologii interwencyjnej, w ogóle oddziału kardiologii poprzez uruchomienie pracowni wszczepiania stymulatorów serca i poprzez uruchomienie pracowni kontroli stymulatorów. Oba te zakresy możliwe są do uruchomienia w szpitalu tylko wtedy, kiedy będziemy mieli podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Bo szpital organizacyjny jest przygotowany, jesteś, tak? W każdej chwili może otworzyć tak, te dane. Tak. Ale wymaga to ogłoszenia konkursu ofert. Niestety 2014 rok to był już drugi rok, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia umów nie ogłaszał nowego konkursu ofert, a jedynie aneksował dotychczasowe umowy. W związku z tym mogliśmy tylko i wyłącznie jakby pracować w tych zakresach, które były kontraktowane 3 lata temu. Nie mieliśmy możliwości rozwoju poprzez dodanie nowych usług dla pacjentów. I to był ten element, którego się z planu naprawczego nie udało zrealizować. No niestety niezależnie od nas. A jeśli chodzi o zmiany, które się udało zrealizować. Tak. No, nie podpisał na te nowe usługi kontraktu. Nie ogłosił konkursu. Podpisują umowę dopiero wtedy, kiedy ogłaszają konkurs ofert, składamy stosowne dokumenty, oni potwierdzają, że takie możliwości mamy i dopiero wtedy ta umowa jest podpisywana. Nie ogłosili. I tak jeszcze panie słusznie mi podpowiadają, jeszcze jednym zakresem, do którego jesteśmy w 100% przygotowani, to jest oddział psychiatryczny, który rozbudowaliśmy ze środków Urzędu Marszałkowskiego, czyli ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Czyli chodzi o zwiększenie liczby łóżek? Zwiększyliśmy liczbę łóżek, one są potrzebne, bo w tej chwili musimy ograniczać przyjęcia, żeby nie tworzyć też dodatkowych kosztów, bo to też jednak to są koszty, tak? Każdy pacjent to jest potrzeba leczenia, ale również i potrzeba nadzoru, leków, mediów, różnych rzeczy. I w tym zakresie niestety też Narodowy Fundusz Zdrowia nie rozszerzył tego zadania. Zostaliśmy z możliwościami, ale bez przychodów. Tak jak pani redaktor wspomniała, to prawda, udało nam się te przychody zwiększyć w 2014 roku. Dzięki większej, lepszej pracy określonego personelu w niektórych oddziałach szpitalnych. Jeśli chodzi o to, co nam się udało zrealizować, to mówimy o zmianach reorganizacyjnych. Przypominam, że
w 2013 roku, pod koniec, w listopadzie, przenieśliśmy oddział ginekologiczno-położniczy. To był ten początek zmian reorganizacyjnych w naszym szpitalu. Po przeniesieniu oddziału ginekologiczno-położniczego rozpoczęliśmy przygotowania do połączenia dwóch oddziałów, stworzenia jednego oddziału internistycznego. I to się udało w 2014, robiliśmy to własnymi siłami, to znaczy z wykorzystaniem naszych hydraulików, elektryków, stolarzy, wszystko z udziałem naszych pracowników. Jedynie podłogi na tym oddziale to kładła firma zewnętrzna, bo takich możliwości technicznych nie mamy. I tutaj. Panie dyrektor, przepraszam, czy są na jakichś oddziałach nie do wykonania? Jeśli tak, to na. Tak, są. Są. Na jaką kwotę łącznie może? Nie został wykonany kontrakt. Musiałabym, nie chcę też rzucać kwot, bo takie rzeczy, jeżeli chcecie Państwo, to ja jestem w stanie Państwu przygotować tabelkę. Generalnie, jeśli chodzi o nie do wykonania, to była jeszcze to kwota około 2 milionów złotych. Pomimo tego, że nadwykonania, no, usługi świadczone pacjentom, to jest kwota ponad 5 milionów złotych. Więc tutaj to bilansowanie w wielu zakresach, wykonanie usług jest ponad plan i ponad kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tutaj mogę chwalić. Które oddziały nie wykonały kontraktu? Pulmonologia, w jakimś zakresie niewielkim położnictwo, w jakimś zakresie niewielkim zakaźny, nefrologia. Niestety tu jest zależność taka bardzo prosta. Z jednej strony należy się cieszyć, że na stacji dializ nie przybywa nam pacjentów dializowanych, no bo to jest trudne życie dla człowieka 3 razy w tygodniu być podpiętym pod maszynę. Jesteśmy szpitalem, który propaguje przeszczepy nerek. W związku z tym liczba pacjentów jest tutaj, pacjenci wybierają sobie sami stację dializ. Najczęściej wybierają ją tak, żeby była najbliżej miejsca zamieszkania, bo ci ludzie są dowożeni 3 razy w tygodniu do stacji dializ. I w tym momencie, akurat jeśli chodzi o nefrologię i stację dializ, to nie do wykonania to było około 600 tysięcy złotych w zeszłym roku. Ale to nie jest zależne. Dlaczego nie wykonały kontraktu? No, ordynator zawsze ma jakieś wytłumaczenie, tak? Odszedł lekarz, było pewne obłożenie. W niektórych przypadkach w oddziale nie da się położyć pacjentów. Nie ma 100% wykorzystania łóżek, to nigdy nie ma, ale jeśli chodzi o procent wykorzystania łóżek, to on powinien być dość wysoki. 70, 60 to jest mało. Więc w momencie, w którym mówimy o niektórych oddziałach, gdzie wymagana jest izolacja, bo nie można położyć pacjenta dokładnie. To wiadomo, że wykorzystanie jest tu mniejsze, ale w związku z tym tutaj jest też ryzyko tego niewykonania kontraktu. No, taka jest prawda. Pani dyrektor, jak pani odbiera tą negatywną opinię Rady Społecznej? Czy to jest żółta kartka dla pani? No na pewno tak. Jest to pierwszy raz w historii tego szpitala od kilku czy kilkunastu lat. Pierwsza negatywna opinia Rady Społecznej. No nie da się tego w żaden inny sposób wytłumaczyć ani ocenić, tak? Cóż mogę powiedzieć? Dla mnie było to pewnego rodzaju zaskoczenie. Jedynie w takich kategoriach, że my miewaliśmy gorszy wynik finansowy. Więc to nie jest tak, że to jest najgorszy wynik finansowy tego szpitala i dlatego brak akceptacji Rady Społecznej. Ale trzeba pamiętać, że Rada Społeczna ma prawo do tego, żeby oceniać naszą pracę. Tak naprawdę pełna ocena i zatwierdzenie tego sprawozdania to jest ten efekt, który dla zarządu szpitala ma znaczenie, czy dla dyrekcji, ale Rada Społeczna jest ciałem opiniodawczym dla dyrektora szpitala i w tym znaczeniu i w tym odczuciu no, mam pełną świadomość, że Rada, tak jak pani powiedziała, dała mi tę żółtą kartkę i zresztą idąc w stronę jakby przekazania tej informacji takiego bezpośredniego załodze, zorganizowałyśmy w poniedziałek w tym tygodniu spotkanie z taką szeroko rozumianą kadrą kierowniczą szpitala. Poprosiliśmy o spotkanie zarówno ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe, wszystkich kierowników istotnych działów, którzy no, mogą przede wszystkim raz przekazać informację załodze, taką bezpośrednią, bez jakichś niedomówień, a dwa, że
Jeśli mówimy o tym, że mamy, że Rada Społeczna nadała żółtą kartkę dyrekcji, no to ta żółta kartka troszkę się rozlewa i światełko żółte spada na wszystkich kierowników i wszystkich zarządzających w tym szpitalu. Bo jak Państwo wiecie, taka organizacja nie jest nadzorowana przez jedną osobę i ja mogę i pełnię funkcję nadrzędną i pewnych zakresach mam jakby wyłączność, ale jeśli chodzi o bieżące działanie, każdy z kierowników, każdy z ordynatorów, każdy z zarządzających ma również pełną odpowiedzialność za koszty, przychody, za to, co się w danej komórce organizacyjnej dzieje. Czy pani dyrektywa to nie rodzi żadnych konsekwencji, tak? Proszę. Rada Społeczna wydała opinię, negatywną opinię dotyczącą sprawozdania za 2014 rok i to jest opinia dla dyrektora szpitala. Dokładnie ona jest dla zarządu województwa, który jest organem prowadzącym dla szpitala, to nie jest informacja? Informacja w rozumieniu taki, tych uchwał się nie przesyła do zarządu województwa mazowieckiego. Czy, nie wiem, pan Kamasa na pewno powiadomił, tak samo jak i ja powiadomiłam zarząd o tej sytuacji, ale nie jest to wymóg formalny. Znaczy, nasze sprawozdanie finansowe było wysłane do zarządu województwa w celu zatwierdzenia przed Radą Społeczną. Spodziewam się, że na najbliższym zarządzie, to chyba będzie wtorek, w przyszłym tygodniu. Będzie weryfikacja tego sprawozdania i... Zarząd województwa zatwierdza bądź nie zatwierdza sprawozdanie finansowe szpitala. Wspomniała pani też, że ta opinia Rady Społecznej to jest... Informacja też dla załogi. Rozumiem, że dla pielęgniarek, które domagają się podwyżki, to też jest informacja, że tych podwyżek na pewno nie będzie. Ja tylko, zanim pani dyrektor odpowie, to panowie byli na Radzie Społecznej, więc byli świadkami tego, co powiedziałam do pani radnej Krawczyk, która tu podnosiła temat tych różnych zagrożeń, które dotyczą szpitala. I zgodnie z faktem, no ja się ucieszyłam, że padło to przy załodze w rozumieniu związków zawodowych i przedstawicieli samorządów zawodowych. No bo to jest informacja, która dla związków też powinna mieć istotne znaczenie. W zakresie tej sytuacji finansowej szpitala, pani dyrektor na poniedziałkowym spotkaniu przedstawiła również te oczekiwania pracownicze względem pracodawcy, które również rzutują na kondycję finansową placówki. Jakie to są oczekiwania? Czy to jest 1,5 tysiąca złotych podwyżki, takie żądają pielęgniarki? Było już wielokrotnie mówione, zarząd Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest w sporze zbiorowym z dyrekcją. Jeden z postulatów to jest 1500 zł. Brutto podwyżki do wynagrodzenia dla pielęgniarki. Rozumiem, że w poniedziałek informacja dotarła właśnie też do związków zawodowych pielęgniarek położnych. Ta informacja dotarła również na Radzie Społecznej, bo przedstawiciele związków zawodowych, samorządu zawodowego, zarówno lekarskiego, jak i pielęgniarskiego byli obecni na Radzie Społecznej szpitala. Związki są w sporze zbiorowym, co dalej? Jesteśmy w trakcie rozmów. A czy jest szansa na te podwyżki? Jak wygląda sytuacja? Drodzy Państwo, w kontekście pytań pierwszych, które tu padły, czyli tego, że Rada Społeczna negatywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe, to rozmowy o podwyżkach wynagrodzeń dla pielęgniarek są po prostu niezasadne. Rozumiem, że w tym sprawozdaniu te podwyżki nie są uwzględnione. Nie, zdecydowanie nie. I proszę pamiętać, że w naszym szpitalu pracuje około 550 pielęgniarek i położnych. Proste przeliczenie razy 1500 zł brutto, już nie mówię o żadnych dodatkach, nie w ogóle o żadnych pochodnych, nic, ale samo 550 razy 1500 wychodzi nam prawie 8 milionów złotych wyżej, tak? No to przy stracie 9 milionów 600 dodajemy do tego 8 milionów, mamy 17 milionów 600 i właściwie możemy kończyć na ten temat dyskusję, jeśli chodzi o sytuację finansową szpitala. To jeszcze jeśli o tej sytuacji finansowej, ile obecnie wynosi dług szpitala, pani dyrektor? Jak wygląda ta kondycja finansowa? Na koniec grudnia 2014 roku zobowiązania wymagalne wobec dostawców towarów i usług to 28 milionów złotych. 28 milionów złotych. Nasze przychody roczne to kwota 120 milionów złotych.
Takie są proporcje. Nie mówię tu o wszystkich zobowiązaniach. Specjalnie podkreślam ten, bo Zarząd Województwa Mazowieckiego udziela nam pożyczek. Bierzemy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje pewne, więc nasze zobowiązania całościowe są wyższe. Ale te, które generują nam dodatkowe koszty i które są dla nas największym zagrożeniem, to są zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, ponieważ to są nasze współpracujące z nami firmy, które dostarczają nam towar bądź dostarczają nam usługę, a my za ten towar czy za usługę nie płacimy w terminie. A kontrakt ile wynosi? 106 milionów złotych. 106 milionów. Pani dyrektor, jeszcze chciałam taką błahostkę zapytać. Tak? Czy coś się zmieniło w kwestii palenia papierosów na terenie szpitala od naszego ostatniego spotkania, bo miało być zaostrzone kary, miała Straż Miejska interweniować, czy były jakieś interwencje, czy były jakieś mandaty? Mandaty to były. Opanować. Mandaty były, ale sytuacja się nie zmieniła. No wiecie, to jest tak, że jak ktoś pali, no to będzie palił, tak? No, to, że jest zakaz na terenie szpitala, no to nie da się go zmusić do niepalenia. No jest tylko tyle, że wzmożyliśmy tutaj rozmowy z ochroną naszą na terenie szpitala. Sami też zwracamy uwagę innym osobom, które palą, żeby wykonywały tą czynność poza ogrodzeniem szpitala. No i to tylko tyle. Ja i wychodzą ci pacjenci w piżamach? Ale wychodzą, jak pani wchodziła się, pani Edyto, to wychodzą? Wychodzą. Wychodzą. Jestem pewna, że jakbyśmy teraz wyszli przed szpital, to ryzyko, że na ławeczce, bo jest dzisiaj ciepło, siedzą dwie albo trzy osoby palące. I działania Straż Miejska... Starają się ukryć troszeczkę. Dokładnie. Straż Miejska tutaj była, nałożyła kilka mandatów przez okres 2 czy 3 tygodni ta informacja w mieście się rozeszła, było spokojniej. W tej chwili to jest naprawdę takie utrapienie, z którym bardzo trudno jest walczyć. Zmieniło się tylko tyle, że tuż przy wejściu nie ma palących. To państwo pewnie zauważyliście. Tak, że palą tam, gdzie są ławeczki, gdzie są takie kosze, prawda, że można tego papierosa zgaszonego wyrzucić. To tylko tyle się zmieniło. Pani dyrektor, jeszcze jeśli chodzi o pieniądze, chciałam zapytać, czy to prawda, że szpital zalega lekarzom z wypłatami? To nieprawda. Nigdy nie zalega. Nie wiem, o czym pani mówi. Za dyżury. To też nieprawda, nie wiem, o czym pani mówi. Taka dotarła do mnie informacja, że szpital zalega z wypłatami za dyżury i negocjuje co miesiąc z nimi i grunty. To absolutnie, w ogóle nie wiem, o czym pani mówi. Czyli panie, rozumiem, że wszystkie grupy zawodowe na bieżąco dostają wynagrodzenie. Tak, tak. Kasia, ja tylko jeszcze do spraw finansowych. Doprecyzować chciałam, mam tylko dwa takie pytania. Czy szpital jest w takiej sytuacji, że nie grozi mu utrata płynności finansowej i czy są jakieś takie wymagania, które trzeba już natychmiast spłacić, na jaką są kwotę? To tak, jeszcze. Jeśli chodzi o płynność finansową, to już w sprawozdaniu i w opinii biegłego rewidenta, który co roku bada nam sprawozdanie finansowe, to jest drugi rok z rzędu, w którym wyraźna jest adnotacja, że nie posiadamy płynności finansowej. I to właśnie jest przyczyną naszych największych problemów, ponieważ jeżeli mówimy o stracie 9 milionów 600, to w tej kwocie jest 3 miliony 500 odsetek od tych niezapłaconych faktur. Ja pytałam księgową, te 3,5 miliona to nie są odsetki, które zapłaciliśmy w tym roku, tylko zgodnie z zasadami rachunkowości są odsetki zapłacone i odsetki naliczone. Na koniec roku mamy obowiązek naliczyć odsetki, nawet jeżeli nasz dostawca ich jeszcze od nas nie egzekwował, bo takie są wymagania. Ale proporcje są następujące. 1 700 000 to są odsetki zapłacone, a 1 400 000 to są odsetki naliczone. I stąd nam się bierze, jak mogłam, te wszystkie cyfry proszę pododawać dobrze, bo to są jakieś ogonki, ale w każdym razie taka jest proporcja. I tu w momencie, w którym te ponad 3 miliony odjęlibyśmy od wyniku finansowego, to jest też ten element, który nas ciągnie w dół. A czy może być taka sytuacja, że komuś nie zajmie konto szpitala? To też o tym na Radzie Społecznej rozmawialiśmy, bo nauczyliśmy się zarządzać długiem. Ja wiem, że to źle brzmi, ale to też jest niestety wymóg taki. 2 lata temu. Wtedy, kiedy firma PGNiG zajęła nam konto, wyegzekwowała ponad około 2 milionów złotych
w różnej formule odsetek, kosztów sądowych, ale i należności głównej. Przysłała do nas miejscowego komornika, też mówiłam to na Radzie Społecznej, który sobie za 15% odsetek kupił samochód. No, można. Problem jest i wtedy uznaliśmy, że takich sytuacji być już nie może. Wtedy stworzyliśmy zespół, właśnie którym zaczęła kierować pani dyrektor Turowska, a potem to w całości przejęła księgowość komunikowania się z naszymi dostawcami, takiego pełnego monitorowania wszystkich naszych pozwów sądowych, na jakim są etapie, z kim się możemy porozumieć, z kim nie mamy szans, bo na przykład nie mamy w tym miesiącu pieniędzy, żeby tę sprawę sądową zakończyć. To ocena zagrożeń. Dokładnie i to zarządzanie długami skutkuje tym, że kosztów komorniczych w tym roku praktycznie nie mieliśmy. Zdarzyła się jedna w 2014 roku. Jakaś jedna sytuacja, pamiętam, że myśmy zapłacili dzień wcześniej, komornik tego nie miał na koncie, bo płaciliśmy firmie tej głównej i przyszedł do nas, zażyczył sobie chyba 1500 zł, już nie pamiętam. Ale generalnie już sytuacji trudności związanych z zablokowaniem konta przez komornika nie było. Jeśli chodzi o to, o co pytała pani, że czy mamy jakieś takie rzeczy, które musimy zapłacić już. My jesteśmy poprzez to, że monitorujemy wszystkich naszych dużych dostawców i te firmy, u których mamy największy dług albo no różne te sytuacje się zdarzają, to cały czas jesteśmy w trakcie rozmów i komunikujemy się z tymi przedstawicielami. Nie tak dawno podpisywaliśmy porozumienie z firmą Johnson & Johnson, podpisywaliśmy porozumienie z firmami różnymi, naprawdę różnymi. Ostatnio była kwestia energii. I próbujemy rozwiązywać ten problem maksymalnie bezpiecznie dla szpitala i z maksymalnym efektem finansowym, jeżeli można o takim mówić. Ja z opinii Rady Społecznej wiem, że dług akurat jest bardzo dobrze zarządzany przez dyrekcję szpitala, więc tutaj w tej beczce... Nauczy nas, wszystko nas uczy pokory, tak? W momencie, w którym pierwszy raz ta kwestia z PGNiG wynikła stąd, że dotychczas było tak, że mieliśmy jakiś wyrok PGNiG i wszystko to się rozwijało w ten sposób, że myśmy płacili i PGNiG spokojnie czekało na nasze płatności. Zmienił się zarząd właśnie wtedy, te dwa lata temu, zmieniło się podejście do długu i jednorazowo zażyczono sobie, żebyśmy zapłacili tam ponad 1 000 000 zł i takich możliwości nie mieliśmy. I stąd całe zamieszanie. Ja jeszcze ostatnie pytanie, bo mam gościa na żywo, przepraszam, o pierwszej bym musiała wyjść. Ostatnie pytanie, pani dyrektor, chciałam zapytać o incydent na oddziale psychiatrycznym. Chodzi o pobicie dwóch pielęgniarek. Tak. Związki zawodowe podnoszą taką kwestię, że dyrekcja nie zgłosiła tego faktu do organów ścigania. Zrobiły to związki. Dlaczego tak się stało? No dlatego właśnie, że my rozpoczęliśmy swoje postępowanie wyjaśniające. Incydent był zgłoszony, zostały powiadomione służby BHP. Zaczęliśmy się badać przyczynę tego zdarzenia, tak? Zabezpieczyliśmy materiał. W międzyczasie się okazało, że panie pielęgniarki, nie wiem, czy rozmawiały z panią dyrektor, czy nie, poszły do związków zawodowych i ustalili, że pójdą w formule związku zawodowego do prokuratury. Prokuratura tę sprawę bada. Nasze postępowanie wyjaśniające trwa, ale w najbliższym czasie się zakończy. Uprzedzam od razu, że póki nie będziemy mieli stanowiska prokuratury, to ja tu nie chcę na prokuraturę wpływać. Nasze wnioski będą przedstawione państwu i wtedy, kiedy postępowanie w prokuraturze się zakończy. Ale rozumiem, że w kwestii zasad BHP i przepisów szpital sobie nie ma nic do zarzucenia w tej sytuacji. Pani Edyto, musiałabym wchodzić w szczegóły i analizować tę sytuację, przedstawiając państwu cały tok zdarzenia. Nie chciałabym tutaj tego omawiać, póki ta sytuacja, choćby przez takie organy jak prokuratura i postępowanie wyjaśniające, nie zostanie zakończona. Rozumiem, ale pani dyrektor, pani nie złamała prawa, nie informując organów ścigania. Nic nie słyszałam na ten temat, żebym złamała prawo, nie informując organów ścigania. Ja rozumiem nasze związki zawodowe w taki sposób, że chciały wesprzeć panie pielęgniarki. My przyjęliśmy jako dyrekcja założenie, że tego typu naruszenie cielesne powinno być zgłoszone indywidualnie przez panią pielęgniarkę. Panie pielęgniarki przyjęły inne stanowisko i stąd jest postępowanie poprzez związek zawodowy. Dziękuję bardzo.
Grzegna, do personalnej pielęgniarek czy lekarzy. I chciałabym o tego Wyszki najpierw zapytać tego niższego personelu.